punktualnie 14, a co to oznacza między poniedziałkiem a piątkiem na antenie telewizji w Polsce.pl? Oczywiście studio Polaków, czyli wasze studio, drodzy państwo, bo w tym czasie czekamy na państwa zgłoszenia, tak naprawdę czekamy na nie przez cały czas, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, ale właśnie po 14. Codziennie od poniedziałku do piątku łączymy się z państwem i rozmawiamy na ważne dla państwa tematy, bo to państwo są najważniejsi, nasi widzowie. Jak do studia Polaków się dostać, dodzwonić, jak się z nami połączyć? Przypominamy. Jak wysłać zgłoszenie do programu Studio Polaków? Jeśli masz system Android, kliknij w aplikację Sklep Play. Jeśli masz iPhone, kliknij w aplikację App Store. Wyszukaj Studio Polaków. Kliknij i pobierz aplikację. Kliknij i otwórz aplikację. Zaakceptuj wysyłanie powiadomień. Kliknij w menu. Zaloguj się lub zarejestruj się. Po zalogowaniu wybierz dziennikarza z prezentowanej listy w aplikacji, z którym chcesz prowadzić rozmowę na żywo w telewizji. Wpisz temat rozmowy z wybranym dziennikarzem. Zapoznaj się i zaakceptuj regulamin aplikacji. Wyślij zgłoszenie. W wyznaczonym terminie twojej rozmowy z dziennikarzem zaloguj się w aplikacji i oczekuj na połączenie ze studia telewizji w Polsce.pl. A z nami dziś w studiu Polaków pan Tomasz z podwarszawskich Ząbek. Dzień dobry, panie Tomaszu, witam pana serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. W Ząbkach, jak państwo widzą, pogoda jak w całej Polsce, znakomita dziś, może nawet aż za bardzo znakomita. Okazuje się, że naszym sportowcom to nie za bardzo przeszkadza. Wczoraj przy podobnej pogodzie fantastyczny występ biało-czerwonych piłkarzy w meczu z Izraelem. Zaczynam od tych sportowych kwestii, bo pan Tomasz zgłosił temat sportowy do rozmowy, co prawda nie piłkę nożną, a dziś aż chciałoby się o futbolu rozmawiać. Może jeszcze dwa słowa zamienimy po tak wspaniałym meczu naszej reprezentacji, ale pan Tomasz zwrócił uwagę na koszykówkę, gdy przeczytał mój opis na stronie aplikacji Studio Polaków, gdzie wypisuje, co to ja lubię, a że lubię między innymi Legię. No to pan Tomasz w sprawie Legii, ale nie tej piłkarskiej, tylko koszykarskiej. Tak jest, panie Tomku? Dokładnie tak. Sugeruje pan, że warto zwrócić uwagę na warszawski basket, bo tutaj mamy sukces. Po raz pierwszy od 17 lat stołeczna drużyna awansowała do playoffów. No i faktycznie to sukces był. No tak, tylko akurat tutaj ja jestem kibicem innego zespołu, ale nie ukrywam, że tutaj Legia w tym sezonie zrobiła dobre wrażenie, zwłaszcza mając pod uwagę to, co się działo w zeszłym roku, kiedy tam okupowała dół tabeli tylko powód tego, że Czarni Słupsk po prostu nie dostali licencji na gry w Ekstraklasie, tylko dzięki temu się utrzymali w Ekstraklasie. W tym roku nie dość, że awansowali co prawda z 8 miejsca, czyli z ostatniego premiowanego, to jeszcze no jednak sporo krwi napsuli faworytowi całych rozgrywek, czyli Arcy Gdynia, gdzie w tym playoffie no mało was nie pokonali, że tak powiem, tego lidera i byli bliscy awansu do półfinału. Ale nie jak mówię o Legii chciałem rozmawiać, tylko chciałem też zwrócić uwagę na fakt, że no, brakuje mi takiej informacji w ogóle w mediach, nie tylko u państwa, ale właśnie o tej koszykówce. Teraz mamy ostatnia faza finału Mistrzostw Polski, zostały maksymalnie dwa spotkania. Być może to się wszystko zakończy, jeżeli ja liczę, że jednak nie i koniec będzie dopiero w siódmym spotkaniu, bo jestem, nie ukrywam, kibicem Anwilu Włocławek, który gra w finale z polskim Cukrem Toruń. Tutaj chciałbym zwrócić też uwagę na to, że w tym roku te playoffy są bardzo ciekawe w porównaniu z innymi latami. Po raz pierwszy, tak mi się wydaje, od lat w finale nie grają zespoły z miejsca pierwszego i drugiego, tylko no drugie gra, ale gra jednak czwarte miejsce z sezonu regularnego, czyli takie miejsce, które Anwil zajął, bo w półfinale pokonał, bo bardzo emocjonujący półfinale właśnie Arkę Gdynia, która zajęła pierwsze miejsce przed sezonem, po sezonie regularnym. Co ciekawe, pewnie nie wszyscy wiedzą, w półfinale gra się do trzech zwycięstw. Arka prowadziła już 2-0, ale ostatnie trzy spotkania były na korzyść Anwilu Włocławek, co
no, spotkało się z wielką euforią kibiców i wydaje mi się też dużym zainteresowaniem kibiców w całej Polsce. No, ale tak jak mówię, no, w mediach niestety na temat, poza stacją, która prezentuje te spotkania, jakoś niewiele się mówi. To troszeczkę smuci. A z czego to wynika pana zdaniem? Jak jest z popularnością koszykówki w Polsce? Patrząc na sukcesy, w cudzysłowie, naszych koszykarzy, można by się temu nie dziwić, no bo ostatnie jakiekolwiek sukcesy międzynarodowe naszej reprezentacji to są lata 60. i Mistrzostwa Europy. W tym roku cieszymy się w ogóle z faktu, że nasza reprezentacja awansowała na Mistrzostwa Świata. One się rozpoczą ostatniego dnia sierpnia, potrwają do połowy września, odbędą się w Chinach. To też historyczny sukces, bo po 52 latach, ale to jest trochę tak jak z piłką nożną, że przez długie lata nigdzie nas nie było w poważnych imprezach na arenie międzynarodowej, aż wreszcie, jak na początku XXI wieku zaczęliśmy awansować na mundiale, no to cieszyliśmy się tylko z faktu, że tam jesteśmy. Teraz nasze ambicje nieco wzrosły, apetyty wzrosły i gdy nasza reprezentacja piłkarska jedzie na międzynarodową imprezę, no to oczekujemy już nie tylko występu mniej więcej honorowego, ale jakichś sukcesów, awansu z grupy i chociaż spróbowania otarcia się o tę strefę medalową, czy z koszykówką może być podobnie po tych Mistrzostwach Świata. Jakie są pana oczekiwania w związku z tą imprezą? Znaczy, czy medal, no, może być ciężko, ale wydaje mi się, że jeśli samo wyjście z grupy, Polska raczej ma duże szanse ku temu. Tutaj jakichś wielkich oczekiwań by nie ma, to tak jak pan sam słusznie zauważył, jest to pierwszy pobyt Polski w koszykówce na Mistrzostwach Świata od po 50 lat, ale nie zgodziłbym się z stwierdzeniem, jak pan porównywał tutaj, że nie ma takich sukcesów. No, Polska w Mistrzostwach Europy występuje w koszykówkarskich jednak praktycznie regularnie. Tutaj, jeśli chodzi o piłkarską reprezentację, no to ostatnie jak najbardziej były tutaj dosyć udane, ale wcześniej, gdyby nie to, że mistrzostwa były w Polsce, to wcale byśmy się nie zakwalifikowali prawdopodobnie. Euro 2008 były chyba pierwszym takim, gdzie Polacy się w ogóle zakwalifikowali, a wcześniej nigdy w historii to się nie zdarzyło, więc znaczy ja zdaję sobie sprawę, że no, nic nie przebije piłki nożnej, nawet gdybyśmy grali, że tak powiem, trzy razy gorzej niż gramy. Jest to sport numer jeden nie tylko w Polsce i tutaj nie będę się tutaj, że tak powiem, kopał z koniem, bo to wiadomo, że nie ma sensu. Jednak większość dzieciaków czy w ogóle młodzieży jednak preferuje ten sport w Polsce. Aczkolwiek nawet tutaj u państwa w programie Studio Polaków słyszałem parę dni temu rozmowę pani redaktor Łosiewicz z nauczycielem WF-u, który narzekał tutaj na brak, że tak powiem, kultury fizycznej wśród dzieci, a może właśnie promocja różnych sportów, a nie tylko piłki nożnej, spowodowałaby też to, że no nie każdy musi być zdolny piłkarsko, nie każdy też oczywiście koszykarsko, ale jest tyle innych dyscyplin sportowych, typu siatkówka, piłka ręczna, hokej, już nie mówiąc o sportach indywidualnych, gdzie każdy mógłby coś na pewno dla siebie znaleźć i warto byłoby promować te różne sporty, no, zwłaszcza, że w wielu tych sportach wystarczy spojrzeć na co się dzieje na olimpiadach. Polacy odnoszą jednak sukcesy, więc sama piłka nożna, gdzie akurat tych sukcesów, no może reprezentacyjnie nie jest najgorzej, ale klubowo jest tragicznie według mnie, czego najlepszym przykładem pana najlepszy ulubiony zespół, bo zespół z takim potencjałem nie zdobywa Mistrzostwa Polski, no to jest żenada według mnie, no, przykro to przyznać, ale no, no nikt chyba przed sezonem nie że tak powiem, nie przypuszczał, że Piast Gliwice zostanie mistrzem Polski. Nie zamierzam się z panem kłócić w tej kwestii. Oczywiście to, że Legia będzie grała w europejskich pucharach od pierwszej rundy kwalifikacji Ligi Europy gdzieś na jakichś europastwiskach, to rzeczywiście jest żenada i to jest powód do wstydu dla tego klubu, no ale tak się potoczyły jego losy w ostatnich latach. Mam nadzieję, że on wyjdzie na prostą. Nie będę widzów zamęczał moją sympatią do warszawskiej Legii. Chciałbym wrócić z panem do koszykówki. Proszę powiedzieć, czy pan się ze mną zgodzi w takiej obserwacji, że taki boom na koszykówkę wśród młodych Polaków dużo większy był mniej więcej dwie dekady temu, jeśli popatrzyło się na boiska osiedlowe, na ulice, również na streetball. Ja odnoszę takie wrażenie, że więcej widziałem ludzi grających w kosza. Ja mam, że tak powiem, proste odpowiedź na to pytanie. Wtedy, w latach 90., bo rozumiem, że o tym pan mówi, transmisja Ligi NBA była w otwartych kanałach w telewizji polskiej. Sam jako dzieciak po nocach wstawałem, żeby oglądać, nie wiem, czy finały, czy mecze gwiazd.
A że pochodzę z miasta, gdzie też tradycje, właśnie tak jak mówię, z Włocławku, no jednak jest to dominujący sport w tym mieście, więc no też to dodatkowo to potęgowało. Ale no z czasem, kiedy właśnie NBA zaczęły transmitować kanały kodowane, no to się zdecydowanie zmieniło. To samo właśnie z tą polską ligą. No niestety też kiedyś były transmisje telewizji polskiej, teraz transmituje to komercyjna stacja Polsat. Robi to całkiem nieźle, trzeba to przyznać, ale no tak jak mówię, no w kanałach typu Polsat Sport Extra, gdzie obawiam się, że też nie każdy w ogóle może wiedzieć, że ma taki kanał w swojej kablówce, no to też nie jest to mocno widoczne, gdyby to było na przykład na otwartym kanale, ale tu mówię, do Polsatu się nie będę czepiał, bo jednak coś robi, ale każda inna stacja, no jednak mam takie wrażenie, że to jest już domena w ogóle wszystkich stacji, że mówią o sportach tylko takich, których mają prawo po transmisji jakichś wydarzeń, czyli jak na przykład Telewizja Polska transmituje piłkę nożną, to o piłce nożnej powie, ale już o koszykówce nawet jakby, bo obstawiam, że nawet jeżeli już skończy się ten finał, to nawet o tym nie wspomną, to zdobył mistrzostwo, więc no to jest takie trochę przykre. No gdzieś tam w Sportowym Wieczorze na pewno relacja się pojawia, ale rzeczywiście ma pan rację, lata 90. to rozkwit koszykówki na osiedlach, właśnie z tego względu, że było NBA pokazywane i Włodzimierz Szaranowicz w Telewizji Polskiej co tydzień w swoim magazynie zakrzykiwał: hej, hej, tu NBA. Mogliśmy oglądać sporo spotkań, teraz one są w kodowanym Kanal Plus, dodatkowo nie za bardzo sprzyja temu pora, no ciężko jest dorwać w telewizji koszykówkę na najwyższym poziomie, to prawda, ale chciałem pana zapytać jeszcze o to, co w takim razie jeszcze może być remedium na tę sytuację, bo to, że potencjał mamy, co jakiś czas się okazuje, bo paru tych rodzynków mieliśmy w NBA, Maciej Gortat, no niestety kończy już karierę z najlepszą zawodową ligą koszykarską świata. Stara się angaż, jest właśnie w trakcie treningów z Philadelphia 76ers. Osobiście uważam, że no są lepsze, większe talenty od niego w Polsce, ale no trzymam kciuki, żeby udało mu się do NBA dostać. Jakie remedium? No, wydaje mi się, że tutaj też może troszeczkę rząd zrobić. Mieliśmy o polityce, może nie planowałem dzisiaj rozmawiać, ale no, tak jak jeszcze rok temu na finałach, pamiętam, wiceminister, nie pamiętam nazwiska, ale wiceminister sportu pojawiał się na tych finałach i tam jakieś wypowiedzi nawet do mediów dawał, tak w tym roku. Wydaje mi się, że finały są dużo bardziej emocjonujące niż w zeszłym. Nie zauważyłem żadnych, że tak powiem, przedstawicieli władz, jedynie na meczu o brązowy medal, kiedy grała Arka Gdynia ze Stelmetrem, Zielona Góra, jedna z posłanek PiSu była, no ale to umówmy się, no, posłanka to jednak, no nie minister. Tutaj ja wiem, że teraz minister Bańka będzie miał teraz inne zadania, ale no, nawet czemu nie premier? Na finał to nie jest, finał nie zdarza się raz na tydzień, jest to wydarzenie, że tak powiem, raz do roku. Mógłby się, że tak powiem, pofatygować, też coś wspomnieć. Jeżeli by władza dostała jakiś sygnał, że nie chodzi już tylko o koszykówkę, tak jak mówiliśmy wcześniej, to każdy inny sport warto byłoby promować. Jeżeli nawet ten minister Bańka, czy ktokolwiek, kto go zastąpi, będzie miał sygnał od prezesa Rady Ministrów, bądź nawet pana prezesa Kaczyńskiego, że warto stawiać na sport, nie tylko ten taki najbardziej popularny, no to podejrzewam, że też więcej coś, jakieś finansowanie może większe pójdzie, większe pieniądze, wiadomo, też mocniejsi zawodnicy w ligach, co im wyższy poziom, to na pewno większa zainteresowanie kibiców. No oczywiście tu jest potrzebna taka praca organiczna i sprzężenie kilku tych elementów, o których pan mówi, zwłaszcza, że jest dobra okazja w tym roku, tak jak powiedzieliśmy już, ten historyczny, bo ponad pół wieku awans na Mistrzostwa Świata, więc koszykówką zainteresowanie pod koniec wakacji, na początku roku szkolnego będzie zwiększone na pewno. A proszę jeszcze na koniec powiedzieć, panie Tomku, czy w Polsce jest gdzie grać w kosza na ulicach? Dzieciaki mają gdzie to robić? Jak wygląda infrastruktura? Ja najbardziej tak. No, ja mieszkam obecnie w miejscowości podwarszawskiej Ząbki, gdzie takich miejsc jest naprawdę bardzo wiele. Jest to, że tak powiem, dosyć mała miejscowość, co prawda z gęstym zaludnieniem, ale jak chce się zagrać, to ma się możliwość czy w hali sportowej, czy na osiedlach. Tych koszy jest wiele. Dużo nawet takich gospodarstw domowych po prostu na swoich tam terenach stawia kosze do koszykówki, więc
jest to możliwe, dzieciaki jak często grają, ale to po tym szkole przestają mam takie wrażenie, bo stawia się tam na inne sporty i to jest przykre. Myślę, że kluczowe jest to, co zawierała pana wypowiedź. Jeśli się chce, to będzie gdzie zagrać, znajdzie się takie miejsce. Bardzo dziękuję, panie Tomku, za rozmowę. Interesujący, dziękuję. Nie na oczywisty temat. O sporcie nie tylko po meczu Polska-Izrael da się rozmawiać we wtorek 11 czerwca, a jeśli ktoś ma niedosyt futbolu, to znajdzie go dzisiaj w każdym portalu, w każdej gazecie, również w tych, które leżą przede mną. Nie będziemy już do nich zaglądać. Studio Polaków kończymy na dziś. Zachęcam, aby państwo się do nas zgłaszali, pobierali aplikację, która tak właśnie wygląda, jak widać obok mnie. Takie logo w sklepach z aplikacjami w państwa komórkach i zgłaszajcie się. Rozmawiamy o tym, co dla was, drodzy państwo, jest najważniejsze. A już za chwilę gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Porozmawiamy o jutrzejszym wydarzeniu w Białym Domu w Waszyngtonie. Prezydent Andrzej Duda i prezydent Donald Trump najprawdopodobniej ogłoszą zwiększenie obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Moimi gośćmi za chwilę będą dr Beata Górka-Winter z Uniwersytetu Warszawskiego i Artur Wróblewski z Uczelni Łazarskiego. O bezpieczeństwie będzie mowa. Czy nie musimy się już bać? Bądźcie państwo z nami.